Iwanowicz. Kłaniam się. Dzisiejsza moja porcja porannych, raczej południowych ćwiczeń umysłowych, ponieważ nie są to ćwiczenia cielesne, mimo że muszę się napocić i nastarać i nawysilać fizycznie, to jednak potem już tylko rozmyślam i mówię, a w trakcie mówienia myślę. I to jest ćwiczenie myślenia w trakcie mówienia. Rozmyślania są ciągle z tej bardzo trudnej, bo zupełnie abstrakcyjnej dziedziny, czyli tego, co sobie wyobrażę i o co muszę pomierzyć w mózgu i w swojej myśli. Wyobrazić sobie rysunek i zacząć go mierzyć, a potem jeszcze na dodatek liczyć. Więc w związku z tym myślę ciągle o tym czworościanie foremnym. Czworościanie foremnym, przypominam, piramidka o trójkątnej podstawie z trzech trójkątów równobocznych. I żeby wyliczyć wysokość najpierw ściany, no to trójkąt jest równoboczny, a więc w związku z tym, jeżeli jeden bok jest A i podstawa jest A, to można podzielić wysokość tej podstawy, tego trójkąta równobocznego. Wysokość dzieli podstawę trójkąta na połowy. I w związku z tym jeden z boków jest A, drugi jest pół A, a wysokość jest trzecia w tym podzielonym trójkąciku małym podzielonym trójkąciku. I teraz tak, w tym małym podzielonym trójkąciku, to jeżeli mamy 1/2 A do kwadratu plus H do kwadratu, czyli wysokość do kwadratu, równa się A do kwadratu. W związku z tym H, no już nie mówiąc o tym, że H to będzie pierwiastek z dwóch pozostałych odjętych, to w związku z tym H do kwadratu równa się A do kwadratu minus 1/2 A do kwadratu, z tym, że 1/2 A do kwadratu, 1/2 A jest wzięta w nawias. A więc w związku z tym jest to 1/4 A kwadrat, czyli A kwadrat przez 4. A kwadrat przez 4. Więc w związku z tym, jeżeli A kwadrat minus A kwadrat przez 4, czyli 3/4 A kwadrat, bo A kwadrat to są 4/4 A kwadrat. 4/4 A kwadrat minus 1/4 A kwadrat to są 3/4 A kwadrat. To się równa H kwadrat. H równa się pierwiastek z 3/4 A kwadrat. I to jest pierwszy mój sukces dzisiaj, bo to już się zakończyło i teraz muszę to koniecznie zapamiętać. Tą wyliczoną wielkość, ponieważ będzie ona służyła jako przeciw prostokątna innego trójkąta, który już będzie inaczej liczony. W związku z tym jeszcze, ponieważ wysokości czworościanu foremnego dzielą się w proporcji 2/3, i nie 2/3, tylko 2:1, czyli dwie części są z jednej strony i jedna część jest z drugiej strony. Więc w związku z tym w tym trójkącie już przestrzennym wewnątrz wysokości czworościanu foremnego to będzie tak, że wysokość do kwadratu plus 2/3 wysokości do kwadratu równa się ten wyliczony dzisiejszy wynik, czyli teraz sobie już tego nie przypomnę, będę musiał posłuchać i spróbować liczyć jeszcze raz dalszy ciąg. Dziękuję.